No jestem. Przepraszam, tak cały czas mówię jestem. Jak widzi pani, jest to któryś z rzędu firm. A pani dopiero napisała, znaczy dopiero jestem dosłownie na samym początku pani wypowiedzi. Kilka zdań. Jak potrafi, to jest taki klucz, którym otwiera się. Bo mówi pani bardzo ostro, jednoznacznie. Weryfikuje pani, ocenia mój byt również, ponieważ no potrzebuje tej pomocy, ale jakoś tak też i może nie potrzebuje. Czy w pani resorcie to się w ogóle nie mieszczy. To już lepiej nic nie dawać. Trudno mi się z tym zgodzić, mówi Grzegorz Sroczyński. Pan Grzegorz jest jakiś, jest niezwykle uruchomionym takim, że ma dużo w sobie człowieka, to znaczy nie wyobraża sobie, żeby zupełnie jakby tu obojętnie przejść. No i w tym momencie prawdopodobnie dojdzie z państwem do kolegowania się, bo to nie o to chodzi, żeby dawać czy nie dawać. Człowiek nie jest samowystarczalny i wie doskonale, że potrzebuje pomocy, potrzebuje nieść pomoc, bo ktoś inny nie jest wystarczalny, jest takim samym człowiekiem, jak i każdy inny. Jeśli ktoś by nie pojechał do tego chłopaka, czy do kogokolwiek innego, którego pani tu wskazuje, no to prawdopodobnie człowieczeństwo byłoby nieco inne, ponieważ no można by było nie pojechać, to w końcu ich sprawa, prawda? Nie chce im się pracować, robić, nie wiem. Pani tutaj mówi o klasach społecznych. To jest ciekawe, dlatego że właśnie ja sądziłam, że podział na klasy społeczne to już chyba dawno minął, ale jednak pani uznaje, że tak nie jest. Więc mówi pani o rzeczach, które weryfikują to wszystko, o czym my mówimy. Ani nie dawać, ani dawać. To wszystko ostatecznie się zakańcza. Człowiek to jest ktoś, kto nie jest aż tak nielogiczny. Ma poczucie odpowiedzialności, ma poczucie, no przede wszystkim pewne rzeczy, które są niezależne od jego decyzji. Może być nawet debilem, potrzebuje zjeść. Każdy z nas i czuje się jakby utożsamiam się z wszystkimi ludźmi na całym świecie. Niewątpliwie nie różni mnie nic, ani od Chińczyka, ani od Eskimosa, ani od Londyńczyka, kogokolwiek na świecie. Człowiek to jest ktoś, kto żyje, kto funkcjonuje, zużywa to życie. Żeby je podtrzymać, musi zjeść. Jest to takie ludzkie i zwierzęce. Zwierzę też będzie umierać, jeśli nie będzie jadło, więc potrzebuje zjeść. Potrzebuje jakiegoś kąta. Każdy, jak mówię, nawet roślina. Nawet roślina, nawet etap aż tak mało skomplikowany, tak? Musi mieć jakąś pewną infrastrukturę, żeby przeżyć. Nie będzie żyło na kamieniach, albo w pełnej wodzie, czy na pełnym piasku. Coś tam nie żyje, czy w małej ilości na pustyni. Jak i na bagnie też jest jakieś życie, ale innego rodzaju. Każde z nich ma jakąś infrastrukturę, w których pewne podstawowe rzeczy, pewne warunki muszą być spełnione, żeby to życie wzrastało. Byłam tym zainteresowana przez całe swoje życie, bo negowałam, jakby protestowałam przeciwko życiu w ogóle jako takiemu. Ponieważ uznawałam, że nie ma sensu prowadzić życia,
który nie spełnia nawet podstawowych wymogów. I właśnie to było taki moment bardzo szybkiego zainteresowania się, co to jest człowiek, jego tożsamość, co to jest tak zwane lustro, to znaczy oglądam się i rozpoznaję siebie, co to jest historia, szacunek, co to jest pilnowanie, no właśnie, infrastruktury. Jestem przeciwko atomizacji życia, ponieważ nawet jeśli nie wiem do końca, kim jestem, to nie jest to potrzebne, żeby żyć. Człowiek, który jest mocno zdezelowany, który jest, powiedzmy, kaleką, który ma jakieś choroby, życie jest jakby... Najczęściej ludzie nie mają ochoty umierać. Czyli jestem zdezelowany, nie mam, jestem, nie wiem, chory, leżący. Nie ma człowiek ochoty wziąć i odłączyć ten respirator, czy nie wiem. No właśnie to jest takie ciekawe, dlatego że mówi się często o eutanazji. Bardzo dużo ludzi znam, którzy powiedzą, że podtrzymywanie życia jakiegoś tam, które i tak nie ma żadnego sensu, no jest to takie bzdury. Więc tutaj weryfikujemy wszystko, co się dzieje w związku z drugim człowiekiem, czy pomagać, czy nie pomagać. I pisze pani już bzdury zupełne. Przypisują sukces wyłącznie własnym zdolnościom i uważają, że nie są nikomu nic winni i tak dalej. W związku z tym bardzo często przez już ostatnie wiele, wiele lat przebieram się, bo żeby zachować swoje życie, no trzeba się przebierać. 16 lat temu zrozumiałam, że jeśli chcę wyjść z tego domu i nie chcieć niczego robić, co tam mi nie pasuje, no to musiałabym zostać w tym domu. Zostając, umieram. To zawsze mnie dopadało. Kompromisy tak zwane, zgniłe kompromisy. 16 lat temu przysięgłam pod ścianą, że albo będę robić to, na co mam ochotę, albo stoję i umieram. Niestety musiałam się rozstać z synem, ponieważ wszystko wskazywało na to, że umrę pod płotem, pod ścianą, bo nie miałam prawa zatrzymywać jego życia na poziomie odwracamy się do ściany i stukamy, bo ja chcę wejść tu, tam, gdzie jest ta ściana. Nie w żadne w lewo, w prawo, nie trochę tam, nie trochę tu. Tu do pracy za 300 zł, tam za 400 zł, tam coś tam i tak dalej. Dość szybko zaczęłam chodzić po śmietnikach. Kiedy przyszła pani z MOPS-u, czemu pani nie idzie do pracy? Ja mówię, proszę panią, zarabiam 7 zł na tych śmietnikach. I proszę mi powiedzieć, jak mam zrobić, żeby powiedzieć rodzinie, że podejmuję zwykłą pracę za 3,50, 4, takie miałam propozycje. No, kiedyś zadzwoniłam i był taki moment, kiedy powiedziano mi, że a komórkę pani ma? Czyli dyspozycyjność jeszcze za 4,50? I ktoś, kto tu mówi, że pani ich nazywa w ten sposób, przypisują sukces wyłącznie własnym zdolnościom. No, ten, kto mnie zatrudniał, no był zdolny. Zgadza się. Nie jest, był nic winny. Nie mam ochoty, to nie pracuję i tak dalej. No, zgadza się. Niedawno przeczytałam takiego tweeta, gdzie niedawno, wczoraj, czy przedwczoraj, że zrozumcie to, że jeśli płacę, znaczy brutto 2000, na rękę pracownikowi 1500, czy tam, jak on tam policzył, to i tak jeszcze muszę dopłacić 2400. To nie my państwa okradamy, tylko rząd. Zrozumcie to wreszcie. Coś takiego. Powiem, że panie biznesmenie, niezwykle w to
Znaczy, to trudno powiedzieć, nie wierzę, po prostu jest to nieprawda, jest to po prostu zwykłe kłamstwo. A jeśli? No to powiem tak. Rząd jest wybierany najpierw przez posłów i potem się powołuje rząd, który w zasadzie, no, znaczy w tym momencie nie ma wpływu na kolejnych tam ministrów, kto tam będzie, bo to już formułuje ktoś tam, ale formułuje, to taka jest zasada, partia, która wygrała, czyli partia, którą wybrałam albo nie, bo no, jeśli na przykład wybieram kogoś, kto nie wygrał, no to mam rząd przerąbany przez 5 lat, mam rząd nie taki, jak bym chciała, nie? Potem mam taką nadzieję, znowu za 5 lat zagłosować na kogoś, kto mi pasuje. I znowu jest przerąbane. Można tak, że tak powiem, do końca życia nie mieć swojego prezydenta, swój rząd. 7 lat temu powiedziałam dziękuję. Zagłosowałam po raz pierwszy. Taki w sposób świadomy. To był któryś raz, kiedy głosuję na infrastrukturę. Albo wchodzę z infrastrukturą czyli z pewnymi tożsamościowymi warunkami, to znaczy muszę wejść jako człowiek i jako obywatel, muszę zagłosować jako człowiek i jako obywatel. Mój mail już jest spalony, ale taki jest. Człowiek i obywatel, tak to nie nazywam się Ewa Maciorszczyk. Ponieważ nie ma to znaczenia, jak się nazywam. Bo to, że się tak nazywam, to nie nazywa się ani pies. W papierach mam, że nie jestem od psa, ani od jakiejś rośliny, ani od jakiegoś tam robaczka, kogokolwiek. Tylko charakteryzuje to imię i nazwisko, charakteryzuje człowieka. To, że do pani mówię, też mówię po ludzku, to znaczy nikt, żadne zwierzę tak nie mówi. Roślina też w ogóle nie wydaje głosu, tak? Ale to ciekawe, że 3 lata byłam rolnikiem. Będąc całkowicie miastowym, moja mama nienawidziła wsi i nie znosiła wjeżdżać w ogóle tam, tylko no po to, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, to tak. Ale żadnych tam kontaktów z jakimiś świniopasami, to absolutnie nie. Więc w ogóle nie znam się na rolnictwie. Okazuje się, że byłam przez 3 lata równie dobrą, o ile nie lepszą rolniczką niż ktokolwiek, kto lata całe zużył na tej ziemi. Wiedziałam w ogóle wszystko na temat rośliny, co potrzebuje, czy potrzebuje, jak to wygląda, jakie ma mieć warunki do tego, żeby wydać dobry owoc. Sama swojego dziecka nie mogłam napaść, albo jeśli napasłam, to było to niezwykle w najróżniejszy sposób wykonywane. Chodziłyśmy po kubełkach przez wiele lat. Wczoraj dostałam SMS-a, czy tam, przepraszam, na Twitterze było napisane, że w tym czasie, kiedy chodziłam, to znaczy Afganistan kosztował nas 6 miliardów, nie wiem, czy złotych, czy euro, bo to już jest poziom, który ja nie już, dla mnie to jest morze, ocean, przepraszam, wszechświat. Ja wtedy zarabiałam 2, 3, 4, uczyłam się zarabiać na śmietniku. Otwierałam kolejne kubełki i wydobywałam z nich kartony na wózek i wywoziłam na skup, żeby dziecku dać za parę złotych jeść. Żeby nie korzystać z pomocy człowieka, który siada przy jakimś stole, zjada za 40 zł obiad. No ostatnio byłam na pizzy, 40 parę złotych kosztowała z moim dzieckiem, więc przypuszczam, że restauracja, jakiś obiad, coś tam, no jakoś tam będzie kosztował te 40 zł. Ale sądzę, że no, najadłabym się. Przypominam to zrobić. Żeby nie korzystać z takich pomocy, bo
Uwłacza to mojej godności, wie pani, pani Janino. Kiedy ktoś mówi, że Polska zmieniła się na coś dobrego, nie przyszło mi by mi do głowy że będę głodzić swoje dziecko tyle lat. Nie zagłodziłam na śmierć, zgadza się. Dzięki takim różnym ludziom, którzy po prostu... Ale cieszę się, bo nie chodzili do restauracji. Po prostu przy okazji swojej pracy, szczególnie przy okazji swojej pracy po prostu dawali mi pieniądze. I to jest wszystko. W Polsce nie było pracy, prawda? Wszystko się zmieniało. Było chyba mnóstwo rąk potrzebnych do tego, żeby zmienić Polskę, prawda? Zmieniało się dokładnie wszystko. Nie było pracy dla mnie? Nie było. Pracowałabym nawet za darmo. Albo za jakieś pieniądze, żeby miało to sens. Nie było pracy. Tak jest. Polska się sama zmieniała, tak? Znaczy tak to, no tak, no nie wiem, powietrze ją zmieniało. Pan Bóg tam tu działał, tak? No właśnie. Na razie zakończę i być może, że zrobię jakiś skrót. No mam ich troszeczkę dosyć. Nie jest pani niczemu winna, nie, absolutnie nie. Ale powiem pani tak, bo być może, że już nie wrócę. Tu jeszcze podkreśliłam coś po prostu, żeby nie pokazywać. I chcę się zachowywać przyzwoicie również w sytuacjach ulicznych, żeby nie pokazywać. Nie wiem, co to było, bo... Nie chcę Polaków zwalniać z odpowiedzialności, ale niech. Ale niech ich wrażliwość owocuje czymś rozsądniejszym niż dawanie drobnych na ulicy. No zaczęłam nie dawać, faktycznie. Chodząc po tych kubełkach na śmieci, po prostu zrozumiałam i nieraz im mówię, przepraszam. Znaczy w tym czasie było mi prościej, kiedy chodziłam po kubełkach na śmieci. Jak ktoś mnie prosił o pomoc, mówiłam, przepraszam, zbieram puszki. Kubełków jest dość. Nigdy mi to nie pasowało, ten mój tekst. Ponieważ wiem, jak się czułam, jak to wygląda. Najgorszego wroga, znaczy ja robiłam to w sposób dość kontrolowany. Mój mąż nigdy nie zgodził się na to, na to, że to jest praca. Zaczął od świtu, bo się wstydził. Nauczyłam go absolutnie oficjalnego otwarcia, otwierania tych kubełków bez żadnej, żeby żadnych ciemno czy jasno. Ale tylko dlatego, że pokazałam mu autentyczną... Ja nie zamierzałam tam się podpisywać pod tym. Ale kiedy poszłam do MOPS-u i mówię, proszę mnie zameldować mojego męża, ponieważ jest głównym lokatorem, znaczy głównym żywicielem mojego dziecka. No to może pani do Alberta może... Ja mówię, że on tu mieszka, a nie w Albercie. No tak. Walczyłam jak ta suka. Kiedyś pani kierowniczka z MOPS-u szła z tyłu, a ja wkurzona po kolejnym nie nadajesz się do pracy i nie nadajesz się do pieniędzy. Rozmawiałam z nim, byłam jak ta... Mąż
Już po 2 latach, praktycznie biorąc, non-stop mnie przypalał. Praktycznie biorąc, to powiem tak, że odpowiadam za to, że umarł jak ten pies z pustą szklanką. W którymś momencie po prostu odmówił jedzenia, bo uznał, że całkowicie, bo uznał, że no przeszkadza. Nie ma to żadnego sensu, bo nigdy nie odwrócił się ode mnie. Nigdy nie zaakceptował tego, choć będzie dobrze, bo nie było nic, choć będzie dobrze. Dla niego tak. Mnie uratował życie, uratował tożsamość, uratował. Chciałam tu coś mu pokazać tuż przed śmiercią, stąd rozwaliłam tą ścianę w ostatnim momencie. Sądziłam, że jeszcze przyjedzie tu i zobaczy, co zrobił dla mnie, dla życia, dla mojego syna, dla dzieci, dla swoich dzieci. Jego dzieci dzisiaj są albo w więzieniach, albo są żonami szefa mafii. Dzieci są traktowane. To jest coś niesamowitego, co się tam dzieje. Pomysł był taki 16 lat temu. Robimy tutaj porządek, załatwiam ci pracę i zabieram twoje dzieci do siebie. Czy przynajmniej buduję z nimi kontakt taki, żeby ich nie odrzucać, tylko żeby je pokochać, bo tego potrzebują. Człowiek niekochany, niechciany, no to jest właśnie ta różnica między, pani Janino, między daniem chleba, czy powiedzmy kostki dla psa, a tym, co jest potrzebne i bezwarunkowo dla człowieka, co buduje jego tożsamość, integruje z innymi ludźmi, którzy coś tam mówią. Porządek jakby jest taki, no. Nie jestem za anarchią, nie jestem za komuną, ale w PRL-u nie przyszłoby mi do głowy, że będę kiedykolwiek taki los ułożyć moim dzieciom. Ja tu kupę rzeczy jeszcze nie powiedziałam. Skupiamy się na jedzeniu. Polaków zwolnić na odpowiedzialność, nie, ale niech się ich wrażliwość owocuje czymś rozsądniejszym niż dawanie drobnych na ulicy. 2 złote? No dzisiaj pani mówi 4 złote. To już jest. To jeśli pomogę 2 osobom, to już jest, ma to sens. Jednej osobie to nie, tak? Nie umiem pani kompletnie zrozumieć. 2 złote. Tanim kosztem próbujesz sobie kupić spokój sumienia. No dzisiaj, przecież wczoraj mi pani mówiła, że obiad kosztuje 4 złote. Spokój sumienia spokojnie, no ale jadłam się za 40. 4 złote do biednego dziecka. Są różne metody, na przykład, nie wiem, jem w barze, płacę za czyjś obiad i ktoś tam inny dostaje obiad. Boże, ludzie niezwykle mają ochotę nie mieć nic wspólnego z tym, co sami robią. Bo pracuję, znaczy moje życie jest takim nieustannym przebieraniem. Tanim kosztem próbujesz sobie kupić spokój sumienia. Będziesz całe życie rzucał drobne i się oszukiwał, że nie jesteś obojętny na los bliźniego. Lepiej nie dawaj. Niech twoje wrażliwe sumienie trochę pocierpi. I może w końcu każe ci zrobić coś poważnego, czyli za 4 złote, nie za 2, tak? Wyrzuty sumienia mogą być bardzo twórcze. No mogą być bardzo twórcze. Zostawiłam mojego syna tak jak stał na ulicy bez jednego słowa. Do dzisiaj nie pożegnaliśmy się, nie przywitaliśmy. Zbudował swoje życie na kłamstwach, prawdach, na tym, co zebrał. Jakim prawem mam i ktokolwiek ma prawo oceniać to, czy to były kłamstwa, czy
Jako matka wiem, w jakim stanie jest i nie potrafię nie wrzucać siebie do więzienia każdego dnia. Ale już za jakiś czas, niedługi, znalazło się 800 zł na to, żeby... No, sądzę, że 800 zł wtedy była to cała pensja. No właśnie. Ja wtedy, mąż mój wtedy nie zarabiał, bo pani z MOPS-u nie mogła mi pomóc, jak jego zameldować. Rozwaliłam ścianę, którą jeszcze 3 miesiące temu pani z MOPS-u się pytała, czy to tak można. A co, nie można wysikać się w swoim własnym domu? Nie można z kuchni skorzystać? Nie można z ciepłej wody skorzystać? Czy z łazienki? Po tej stronie, tej za tym murem, władza przywłaszczyła sobie dokładnie wszystko. Mogłam nielegalnie mieć nawet wodę bieżącą. Gaz, prąd, wszystko mam nielegalnie. Tanim kosztem będzie. Lepiej niech dawaj, niech twoja, no, może być bardzo twórcze. No właśnie. Bardzo twórczo zostawiłam moje dziecko, do dzisiaj nie może przerobić. Co to znaczy? Jak to było możliwe? Rozmawialiśmy jakiś czas temu, powiedział mi, że nawet by umierał z głodu, ale chciał, żebym była razem z nim. Nie mogłam. Zrozumiałam, że to nie jest do zrobienia bez przerwy, odchodząc od tej ściany i dopasowując się na zasadzie, żeby nie pokazywać moralnej schizofrenii. Ta schizofrenia była właśnie już dokładnie przeze mnie odczytana, widziana, wczuta w każdej chwili. Byłam zbiorem dobrej intencji, a wszystko, co robiłam, oskarżało mnie. Każdy krok był do dupy. Mój przyjaciel Wojtek Banowicz zadał mi kiedyś trudniejsze pytanie. Słuchaj, idę ulicą z synem, którego próbuję wyedukować społecznie. Żebrze kobieta w ciąży. I co mam zrobić? Przejść obojętnie? No to dziecko będzie się uczyło. Wrzucić pieniążek też niedobrze. Wojtek od lat z całą rodziną uczestniczy w pomocy niepełnosprawnym, uczy własne dzieci wolontariatu. I chce się zachowywać przyzwoicie, również w sytuacjach ulicznych, żeby nie pokazywać moralnej schizofrenii. Co mu poradziłaś? Pyta się Grzegorz. Żeby nauczyć dzieci w takiej sytuacji, zamiast wrzucać pieniądze na odczepnego, trzeba okazać zainteresowanie. To najlepsza reakcja. No właśnie. Jeśli bym dała dzisiaj jeść, czy wczoraj, jednemu dziecku, musiałabym być zainteresowana wszystkimi 363 dniami. Czy sądzi pani, że wolontariatem, czyli pracą za darmo, społeczną, generującą mój czas, ma swoje dzieci i on jest potrzebny dla swoich dzieci? Czy dziecko, które jest głodne, przestanie być głodne, kiedy się nim zainteresujemy w taki sposób? Gdzie są rodzice tych dzieci głodnych? Gdzie są urzędy MOPS-y? Gdzie jest państwo całe? Gdzie jest rząd, który wydaje 6 milionów na Afganistan? Miliardów, przepraszam. Ani widzi, nie obraca się do swojego domu i nie patrzy,
A pani mówi, że selekcjonuje. Jeśli mam 7 dzieci, to które mam wyselekcjonować? Po pierwsze, ostatnie czy środkowe, pani Janino? Pewnie ktoś powie, że nie powinnam mieć tyle dzieci, skoro nie mam pieniędzy sama. Przeczytałam kiedyś, ktoś w wywiadzie powiedział, że no nie ma dzieci, no zarabia jakoś tam, no ale ledwo tam ciągnie, no siebie ciągnie. Słyszałem, mówi, że dziecko kosztuje 400 zł. No myślałam, że się przewrócę. 400 zł. Liczę w najróżniejszy sposób, nieustająco. Dniówkę, tygodniówkę, miesięcznie, w tą, w tamtą. Oczywiście nie chodzę wyłącznie po promocjach, ponieważ nie jestem w stanie dobowo objąć nieustannej gonienia za promocjami. To znaczy tu kupić chleb, tam olej, tu jeszcze coś tam. Przy tej świadomości, którą mam, że olej w Biedronce kosztuje 4 zł tylko dlatego, że kontyngent, znaczy, jak mówię, no, obok mnie sklep ledwo już ciągnie, ponieważ Biedronka zabiera mu jego biznes. Praktycznie rzecz biorąc, handel taki sklepowy we Wrocławiu praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Sieciówki zabierają jakąkolwiek nadzieję mojemu dziecku, że może kiedyś dostanie taką, czy inną, czy jeszcze inną pracę. 1200 zł, pani Janino, najniższa pensja, 1300 chyba, w tej chwili 1200 tam z czymś, to jest moje mieszkanie. Więc albo mam zapłacić za świadczenia, czynsz, prąd, gaz, powiedzmy dwie komórki, telewizor? No jest cywilizacja. Przecież ja miałam telewizor mając 9 lat. Dlaczego uznaje pani? Wycieczki? Znaczy no raz przynajmniej w roku jakiś wyjazd? Cokolwiek by to nie było. Czasy? Jakaś podstawówka, lodówka, coś kupić do domu? No nie da się. 1200 zł to jest mój czynsz w slumsie, zupełnym slumsie. Bez wody, bez gazu, bez ogrzewania i tak dalej. No więc jakiekolwiek dziecko, które tutaj powstanie, bo 1200 zł, to jeśli bym miała na siebie samą, byłabym panną, no to również by mi nie starczyło. Więc jest dziecko. No właśnie. To niezwykłe jest. Jeśli ma się 7 dzieci, to w momencie, kiedy się je rodzi, już się jest barbarzyńcą i chuliganem dla swoich dzieci, prawda? Chyba to jasne jest. Więc to nie jest kwestia finansów. Życie to nie jest jakby... To niezwykłe jest zatrzymać swoje życie na poziomie takim, jak ja to zrobiłam. Jest to niezwykłe. Nie znam ani jednej, nawet podobnie postępującej osoby, która by to wykonała w taki sposób jak ja. Od pierwszego roku życia mówię albo nie, albo dom. Albo nie, albo dom. A pani mówi, żeby nie pokazywać moralnej schizofrenii. Ubieram się w jakieś stezelowane buty. Mam 7 okien powybijanych. Bez gazu, bez wody, bez ubikacji, bez prawa do elektryczności, gazu i tak dalej. Przebieram się i przychodzę do pewnego miejsca, w którym pracuję. No tu już muszę przypilnować infrastruktury, której już troszeczkę to otworzyłam. W każdym razie prowadzę dwa światy. Świat, w którym zarabiam 350 zł za jeden dzień, pani Janino.
A w związku z tym, że znalazłam taką oficjalną pracę i oficjalny, no to troszeczkę mnie zatrzymało w takim jakimkolwiek oskarżeniu kogokolwiek, tylko szukam niewinnego sposobu wykonania. Jestem gotowa i przygotowana dać dziecku wszystko i ponad wszystko i jeszcze pomagać innym, wcale nie chodząc do restauracji. Nie muszę nabijać kasy jakiemuś restauratorowi, który ma to gdzieś. Co się stanie z jakimś tam cudzym dzieckiem. Tylko uznaję, że człowiek, który jest zaopiekowany, który żyje z własną tożsamością, ma dużo więcej niż tylko dla siebie. I że może pomóc powodzianom, może pomóc komuś, kto mu się spalił, ktoś, kto nie potrzebuje, bo jest chory, ktoś, kto nie ma problemu. Wydam każde pieniądze, jeśli tak to wygląda. Ale jeżeli 3 miliony osób, czy 2 w tej chwili, czy nieustanna ilość osób nie pracuje, bo nie dlatego, że nie ma pracy, tylko dlatego, że komuś na tym zależy, żeby jej nie było, bo wtedy można dać 1200 zł pensji, prawda? No to wtedy jest już troszeczkę inaczej. Zastanawiam się, ile kosztuje mój tyłek. Zastanawiałam się nieraz. To, ile kosztował opieka nad moim synem, nad moim schorowanym mężem. W tym momencie, kiedy on w zasadzie za to w ogóle nie płaci. To jest po prostu straszna ilość pieniędzy. Wiem, co to znaczy ten system zdrowotny. Oczy mi się na następną historię otworzyły. Przecież czy ktokolwiek z pracy... Przepraszam, trochę to już długo trwa. Więc zakończam swoją schizofrenię. Bardzo dziękuję pani, bo miałam do kogo powiedzieć. Nawet jeśli pani nie będzie słuchać, słyszeć tego, co ja mówię, to nie mówiłam do ściany. Mówiłam do siebie, do swojej, do lustra. Po to, żeby spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć, że potwornych rzeczy się dopuściłam, ale tak trzeba było. Chciałabym to przekazać mojemu synowi, który przez wiele lat nie miał domu, nie miał taty, nie miał mamy, nie miał informacji, dlaczego został tak potraktowany i mógł budować swoje życie na okruszkach informacji. Nie ma to znaczenia w tej chwili, czy one są kłamstwami. Jeśli kłamstwa są w twoich rękach, to w pewnym momencie stają się prawdami. Bo prawdy nieużywane stają się kłamstwami. Tak to dokładnie wygląda. I bywa czasem, że jak przechodzę koło złodzieja i widzę, że kradnie, to nie zadzwonię po policję. Do widzenia.